Miasto naznaczone stygmatem bólu i śmierci daje światu nowych świętych, mówił biskup Tadeusz Rakoczy, który przewodniczył w niedzielę 16 czerwca w Oświęcimiu liturgii dziękczynnej za dokonaną tydzień temu w Krakowie Łagewnikach beatyfikację matki Małgorzaty Szewczyk, założycielki Zgromadzenia Sióstr Serafitek i inicjatorki budowy Oświęcimskiego Domu Macierzystego. W homilii biskup Rakoczy podkreślił, że matka Małgorzata Szewczyk dołącza do grona osób, które odniosły duchowe zwycięstwo w miejscu noszącym stygmat cierpienia. A równocześnie dzięki wierze i miłości święty Maksymilian Maria Kolbe i święta Teresa Benedykta od Krzyża Edyta Stein i wielu innych bezimiennych mężczyzn i kobiet, a także dzieci, odniosło tu duchowe zwycięstwo. Miasto naznaczone stygmatem bólu i śmierci niewinnych ludzi daje światu nowych świętych. Ordynariusz zaznaczył, że przesłanie świętych wyraża się w zapewnieniu, że człowiek nie jest skazany na zło, lecz jest powołany do dobra. Święci czynią tak wiele dobra w Kościele i społeczeństwie. I takie dziedzictwo zostawiła błogosławiona matka Małgorzata Łucja. Czynić dobro i czynić je dobrze. Na koniec Eucharystii przeniesiono uroczyście relikwie błogosławionej na boczny ołtarz w Kościele Sióstr Serafitek w Oświęcimiu. Dziś także na pierwszym piętrze oświęcimskiego klasztoru tych sióstr otwarto Muzeum Błogosławionej Matki Małgorzaty. Gromadzi ono pamiątki i zdjęcia związane z życiem błogosławionej Małgorzaty oraz historię zgromadzenia. Z macierzystego domu sióstr Serafitek w Bielskim Hałcnowie do Oświęcimia biegło w niedzielę z ogniem 6 biegaczy amatorów z diecezji bielsko-żywieckiej. Pokonali oni dystans 28 km. Przemierzyli tę samą trasę, jaką matka Małgorzata przeszła pieszo pod koniec XIX wieku. W kaplicy pierwszego domu Serafitek biegacze zapalali znicz po to, by płomień zanieść na ołtarz polowy w ogrodzie klasztoru w centrum Oświęcimia. Ogień ten towarzyszył uczestnikom Marszu Życia, jaki przeszedł ulicami miasta nad Sołą. Mszę świętą polową przy klasztorze w ogrodach Serafitek wraz z ordynariuszem bielsko-żywieckim celebrowali biskup Piotr Greger, biskup Jan Zając oraz liczni księża i zakonnicy z terenu diecezji bielsko-żywieckiej, archidiecezji krakowskiej oraz innych rejonów Polski. Wspólnie z kapłanami modliły się zakonnice z prowincji oświęcimskiej oraz innych zgromadzeń córek Matki Bożej Bolesnej z Janną Wiśniowską, przełożoną generalną Serafitek. Obecny był też postulator procesu beatyfikacyjnego Matki Małgorzaty, ksiądz Infuat Michał Jagosz z Rzymu. Eucharystia dziękczynna była pierwszą częścią święta życia, które odbyło się w Oświęcimiu. Po liturgii rozpoczął się marsz dla rodziny i życia, a po nim na miejscowym stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zainaugurowany został rodzinny piknik i decyzjalne święto młodych. Założycielka zgromadzenia błogosławiona Małgorzata Łucja Szewczyk zapoczątkowała działalność prowadzoną przez siostry Oświęcimskiego Domu Ubogich jeszcze pod koniec XIX wieku. Szczególnym charyzmatem Serafitek jest praca wśród ubogich, starszych, chorych i niepełnosprawnych dzieci. Poświęcenie kamienia węgielnego budowę klasztoru Serafitek w Oświęcimiu odbyło się 1 maja 1893 roku. Pieniądze na budowę błogosławioną Małgorzata zbierała za pomocą kwest. Pomagali też hojni darczyńcy. Od samego początku oświęcimskie Serafitki opiekowały się tu osobami starszymi. Wkrótce powstał istniejący do dziś zakład opiekuńczo-leczniczy. Na fachową opiekę może tu liczyć 50 kobiet w podeszłym wieku. Siostry prowadzą też 3-oddziałowe przedszkole dla 85 dzieci. Błogosławiona matka Małgorzata założyła też sierociniec odebrany przez komunistów po II wojnie światowej. Obecnie działa tu też świetlica środowiskowa imienia matki Małgorzaty dla około 30 dzieci. W Oświęcimiu funkcjonuje prowadzona przez Serafitki stołówka, w której codziennie na ciepłe posiłki przychodzi kilkadziesiąt osób. Oświęcimskie Serafitki aktywnie katechizują w szkołach. Założycielka Zgromadzenia Sióstr Serafitek Małgorzata Łucja Szewczyk urodziła się na Wołyniu w 1828 roku. Była osobą wrażliwą na działanie Boże i potrzeby bliźnich, odważnie włączając się w pomoc potrzebującym. Przez 2 lata pracowała w Ziemi Świętej, sprawując bezinteresowną opiekę nad chorymi i potrzebującymi pielgrzymami. Tam odczytała swoje powołanie jako siostrzyczki ubogich. Po powrocie do Polski siostra postanowiła realizować swoje postanowienia i udała się do Zakroczymia, aby odprawić rekolekcje pod kierunkiem błogosławionego honorata Koźmińskiego. Opiekowała się i utrzymywała kilka staruszek. Opatrywała im rany, myła je i żywiła. Nie wahała się kwestować na ich potrzeby, choć sama cierpiała niedostatek. Zakładała domy starców, ochronki, domy dziecka. Posyłała siostry do szpitali i domów ubogich.
Ostatnie miesiące życia spędziła w domu zakonnym w Nieszawie, gdzie zmarła w opinii świętości 5 czerwca 1905 roku w wieku 77 lat. Ciało jej pochowano na miejscowym cmentarzu. Od 1951 roku doczesne szczątki matki Małgorzaty, od tygodnia traktowane jako relikwie, znajdowały się w kruchcie kościoła Serafitek w Oświęcimiu. Została zaliczona w poczet błogosławionych 9 czerwca bieżącego roku w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie.